tym roku takim wyróżnikiem bez wątpienia są właśnie, jest właśnie program nawierzchniowy. W tym roku zrobiliśmy tych nawierzchni, tych przebudów wyjątkowo dużo w porównaniu z latami ubiegłymi, ale przede wszystkim, co chyba najbardziej istotne i najbardziej takie uwypuklające to, że on jest wyjątkowy, to to, że jak się spotykaliśmy w grudniu, albo nie, w styczniu, na początku stycznia 2021 roku, mówiliśmy Państwu, że planujemy wykonać takich zadań nawierzchniowych, takich, które nie są gruntownymi przebudowami takimi, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni z pieniędzy europejskich, które wiążą się tak naprawdę z budową drogi od nowa, ale są znaczącymi przebudowami dróg, które wiążą się, za chwilę o tym będziemy mówić, z wymianą nawierzchni, ale też części podbudowy, zawsze poprawą tych wszystkich elementów, które towarzyszą drodze, czyli na przykład chodników, czy zatok autobusowych, czy różnego rodzaju urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Takich zadań zaplanowaliśmy 9 w 2021 roku. W sumie one miały dać nam odcinki o długości 10 km i taki był plan na 2021 rok. Dzisiaj możemy powiedzieć, że tych zadań nie wykonaliśmy 9, tylko 26 i nie dało to nam 10 km, tylko 29 km. Co istotne, to właśnie technologia, która im towarzyszy. To nie jest łatanie dziur, to nie jest coś, co znamy z takiego bieżącego wiosennej poprawy, tylko to są naprawdę dość gruntowne przebudowy.